56. tydzień Kultury Beskidzkiej właśnie się rozpoczął. My jesteśmy w Wiśle. Za mną zespół z Żywca i pan Witold, kierownik tegoż zespołu. Pilsko. Tydzień Kultury Beskidzkiej to jest ważne wydarzenie folklorystyczne. Dla was też? To jest jeden z największych festiwali w Europie i na świecie. Jest to dla wszystkich zespołów regionalnych, żywiecczyzny z całej Polski, z całego świata bardzo ważne wydarzenie, bo na Tydzień Kultury Beskidzkiej rywalizują ze sobą zespoły regionalne z Polski i z całego świata. Jest to mega, mega impreza folklorystyczna na skalę światową. Można się pokazać, można też podpatrzeć inne zespoły. Można się pokazać, można podpatrzeć inne zespoły, można wyciągnąć wnioski, można brać udział w festiwalu, jakim jest, w tym roku obchodzimy 50. rocznicę Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Jest też Międzynarodowe Grand Prix, także jest tutaj szeroki zakres dla zespołów, dla członków, dla kapel, dla muzyków, dla wszystkich. Szeroki zakres takiego sprawdzianu. Takiego sprawdzianu wasz zespół, zespół Pilsko, ilu liczy członków, jakie wy tańczycie, jakie tańce tańczycie, co tańczycie? W tej chwili, w tym roku obchodzimy jubileusz 65-lecia i zebraliśmy 4 grupy wiekowe, czyli dziadki, ja to tak nazywam, czyli moi rówieśnicy i młodsi, potem jest grupa młodzieżowa starsza, grupa młodzieżowa młodsza i dzieci. Może przejdźmy, bo tutaj ludzie oglądają. Zespół wtedy, w tej chwili na ten jubileusz 65-lecia pokażemy na scenie się, wyjdzie nas na scenę w finale 100 osób. Także jest to bardzo duży, wielopokoleniowa grupa. No i macie też piękne stroje. No w tej chwili tańczy nasz zespół część żywiecką. To jest taki program żywiecko-krakowski. To jest na zasadzie, że tancerze z Żywca popisują się tańcami żywieckimi, przyjeżdżają goście z Krakowa, popisują się tańcami krakowskimi i wspólnie z krakowiakami tańczymy walca, kadryla i mazura. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy z Wisły.